to bym przyczynię do tych rzeczy. Tyle lat te plecy sprzedajesz. Tak, podobnie w kuchni. No właśnie, a robiłam no, pani 17 lat. Gotuje, no ale domownik kucharka nie kuchuje, a ona nie wie. Do widzenia, do mnie. A teraz takie skiereszowane są, że nasz strach jest w ogóle sprzedawanie. Wstyd, nie strach, ale wstyd. No takież w ogóle to niepodobne jest do łażanków czy do pieszych. Bez pracy to ja bym się nie żyła, ja już wiem, jak Kwiatkowska, kobieta pracująca. Ja na 10 frontów pracuję, to ja nie tylko ile tu pracuję. Bo jeszcze pracuję, oprócz tego jeszcze pracuję w dwóch pracach. Od rana, od godziny do pierwszej pracy idę i jadę o wpół do piątej, a tu kończę o wpół do jednej. Zależy, jak zejdą precle, no to jadę wcześniej, a jak nie, no to czyli dojeżdżą aż do Chrzanowa. I ma meny, to trzeba pracować. Gdzie było miejsce, gdzie się załapało pracę, to się pracuje. Że ja się żadnej pracy nie boję, no ale tak było, jak było, że nie było pieniążków na opłaty i nie było w ogóle. Przyzwyczaiłam się, ja tu już 9 lat pracuję. Ja bym, no tak jak pan mówi, że ja bym bez domu zamknięta w czterech ścianach, ja nie dam rady. Ja muszę być stale na luzie i żebym była między ludźmi, to wtedy jest mój żywioł. No są ludzie, którzy mnie lubią, a są ludzie, co mnie nie lubią. Nie, bo ja co myślę, to powiem. No ja prawdę mówię. No, a ja zawsze mówię, że ja lubię, no, niech mi ktoś powie najgorszą prawdę, ale w oczy nie to zobaczy. Tego nie lubię. Nie lubię bajek, nie lubię kłamstwa. Nie lubię. A ludzie cacy ładnie mówią w oczy, a poza oczyma jeszcze. No a teraz to się takich ludzi to się nie lubi, jak mówią prawdę. Przez to jestem najgorsza baba na całym świecie. Gaz zmienić, bo moja Zosinka nie zmieniła gaz. Czy do klienci po kukurydze? Kukurydzy nie będzie. Życie w kość dało, że głowa boli. Już jestem do wszystkiego przyzwyczajona. Nie miałam minimum złotego życia też. Z psioryba. Bierę to wszystko tak jak leci. Tak musi być. Nie ma innego wyjścia. Trzeba żyć dalej. Ać biedę. Żeby gard nie urósł. No nie mam co tęsknić. Dzieci są już dorosłe, to by ino brały. Córka się obraziła. Synek mnie nie posłuchał. Chycił się ukraiński baby z piątką dzieci. Tak go wyprowadziła, że siedzi za kratkami. Już teraz mają. Są dorośli, powinni wreszcie zrozumieć, że to co robią, to źle robią. A jak nie chcą słuchać, no to jest ich problem.
Zadymiłam całą szewską. Przepraszam. 5 zł. Proszę uprzejmie. Smacznego. Ja też poproszę. On robi coś. Oczywiście, że kocham, ale powiedziałam, że nie pokażę już tego i nie stanie na tym, co oni by chcieli. Ja mówię, że wreszcie bym ją poszła na ulicę, bo bym nie miała miejsca. Bo jak oni już przymuszem, że ja muszę. Ja nic nie muszę. Ja nic nie muszę. Tak jest, Gitra, chłopak.